Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale, na którym pokazuję to, co zrobiłam oraz dzielę się sposobem wykonania tego. W dzisiejszym filmiku chciałabym Was bardzo zaprosić do tego, abyście wspólnie ze mną zrobiły taki otulacz dla dziecka. Jest to bardzo fajny fason i wygodny, a przede wszystkim lubiany przez mamy, bo wiedzą, że jak nałożą taki otulacz swojemu dziecku do przedszkola czy też do szkoły, a dzieci wychodzą na spacery czy też wylatują na przerwy, to nakładając go sobie fajnie on tutaj chodzi nam na plecy, na ramionka i tutaj z przodu na klatkę piersiową, a jednocześnie golfik fajnie nam otula tutaj szyję i spod kurtki nigdzie nie wystaje goła szyjka i dzieciom nie podwiewa nigdzie wiatr. Wiadomo, że wtedy jest im o wiele cieplej z takim otulaczem na szyi. I ja swój otulacz robiłam na dziewczynkę w wieku 6-7 prawie lat i robiłam go na obwód głowy 52 cm. Przy czym oczywiście ten golfik nie ma nam pasować na głowę, tylko ma nam pasować na szyję. Więc ja od 52 cm odjęłam sobie 6 cm i zrobiłam go na obwód 46 cm. Przechodzi on bardzo fajnie przez głowę, a jednocześnie otula też fajnie szyję. I robiłam go na 46 cm. I na 84 oczka jest zrobiony. Także jeżeli Was zainteresowałam i zachęciłam do tego, macie ochotę zrobić sobie taki otulacz swojemu dziecku, to zapraszam do dalszej części. Opowiem Wam, na jakich drutach, z jakiej włóczki i jak go robiłam. Do zrobienia tego otulacza potrzebowałam 2,5 motka włóczki Drop Snepal, która w 50 gramach ma 75 metrów, a jej skład to jest 65 metrów wełny i 35% alpaki. Potrzebowałam jeszcze drutów na żyłce w rozmiarze 4 i 4,5 i na drutach w rozmiarze 4 robiłam golfik, a resztę robiłam na drutach w rozmiarze 4,5. Potrzebowałam również 4 markerów, bo do oddzielenia tutaj linii reglanowych, bo jest on robiony reglanem od góry i potrzebowałam również igły dziewiarskiej do tego, żeby wciągnąć już na sam koniec, pochować wszystkie wystające końcówki włóczki. I to wszystko, czego potrzebowałam, także zapraszam Was do wspólnego dziergania. I zaczynam od nabrania na druty 84 oczek plus jedno oczko do tego, aby zamknąć ładnie robótkę w okrążenie. Czyli nabieram, odmierzam sobie włóczkę. Jak odmierzyć włóczkę pokazywałam w odrębnym filmiku, do którego link zobaczycie tutaj u góry w rogu. I nabieram 84 oczka plus 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 i mam nabrane 85 oczek na druty i teraz muszę zamknąć robótkę w okrążenie i robię to w taki sposób, że dzielę sobie oczka mniej więcej po połowie, wyciągam drut i prawym drutem podważam od dołu pierwsze oczko z lewego drutu, przekładam je bez przerobienia na prawy drut i lewym drutem podważam pierwsze oczko, jakie miałam na prawym drucie i przekładam je nad tym oczkiem, które przełożyłam na prawy drut bez przerobienia. Zaciągam sobie teraz tutaj nitkę i przekładam to oczko pierwsze, które teraz mam na prawym drucie, przekładam z powrotem na lewy drut i robótkę mamy zamkniętą w okrążeniu. I zaczynam przerabiać ściągaczem jedno oczko prawe i jedno oczko lewe. Jedno oczko prawe, jedno oczko lewe, oczko prawe, oczko lewe
i w ten sposób muszę przerobić do końca okrążenia. I mam przerobione pierwsze okrążenie i teraz nadal muszę przerabiać ściągaczem jedno oczko prawe i jedno oczko lewe jeszcze przez 54 okrążenia, czyli w sumie z tym, które zrobiłam przed chwileczką, muszę przerobić ściągacza 55 okrążeń, więc spokojnie będę sobie przerabiała na wysokość 55 okrążeń i jak już będę miała to przerobione, to wrócę do Was i powiem Wam, jak robiłam dalej. I ja już mam przerobione 55 okrążeń i teraz w kolejnym okrążeniu będę przechodziła do rozdzielenia oczek na reglan. I jak to będę robiła? Mam na drutach 84 oczka. 8 oczek odejmuję sobie na linię reglanową, bo na linię reglanową przeznaczyłam sobie po 2 oczka. 84 oczka minus 8 oczek na reglan. Zostało mi 76 oczek i te 76 oczek dzielę na 3 części, na tył, na przód i na rękawy. To dało mi 25,33 oczka, zaokrągliłam sobie to do 26 oczek, czyli te 26 oczek daję na tył i 26 oczek daję na przód. I reszta, jaka mi została, rozdzieliłam sobie na rękawy, to jest 76 minus 26 i minus 26 zostało mi 24 oczka. I 24 oczka dzielę na 2 rękawy, bo mamy 2 rękawy. To daje nam 12 oczek. I te 12 oczek ja sobie tutaj zostawię na rękawach tylko 10 oczek. Czyli odejmę jeszcze 2 oczka, zostaje mi 10 oczek, ale te 2 oczka dodam do tyłu. Czyli na tył będę musiała nabrać 28 oczek. I z tej strony zrobię dokładnie to samo. 12 minus 2 zostaje mi 10 oczek na rękaw. I te 2 oczka dodam do przodu. I tutaj na przód też będę musiała nabrać 28 oczek. I w ten sposób będę sobie rozdzielała teraz moją robótkę. Czyli tak, tutaj mam początek okrążenia. Jedno oczko przerabiam, tu będą 2 oczka reglanowe. Ja będę między te 2 oczka wkładała sobie marker, czyli przerabiam jedno oczko prawe. Wkładam sobie marker w odrębnym takim, tu mam pozostałe markery mam w żółtym kolorze, więc tutaj ten pierwszy wkładam sobie w innym kolorze, żeby mi był widoczny koniec okrążenia. I przerabiam jeszcze jedno oczko prawe i to jest moja linia reglanowa. I teraz muszę przerobić 10 oczek na rękaw. I też będę to robiła prawymi oczkami. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I jedno oczko prawe na linię reglanową wkładam sobie między moją linię reglanową marker i przerabiam jeszcze drugie oczko. Czyli tutaj mam 2 oczka na reglan. I teraz będę oddzielała oczka na tył i muszę oddzielić 28 oczek. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24,
25, 26, 27 i 28. I teraz będę miała dwa oczka reglanu, czyli jedno oczko prawe, wkładam marker i drugie oczko prawe. I teraz mam 10 oczek rękawa. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć i dwa oczka reglanu. Pierwsze oczko, wkładam sobie marker i drugie oczko. I zostało mi 28 oczek przodu. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, 28. I jedno oczko mam tutaj, linia reglanowa. I mam rozdzielone wszystkie oczka na reglan i od tego momentu zaczynam przerabiać reglanem w dół. Więc tak, pierwsze oczko przerabiam sobie. Ja nigdy tutaj na początku okrążenia nie dodaję oczka. Robię to po przerobieniu okrążenia, czyli na końcu. Więc pierwsze oczko, wy oczywiście możecie sobie robić, jeśli już robiłyście reglanem cokolwiek, to możecie robić w taki sposób, jaki się nauczyłyście. Ja tak po prostu robię i tak mi odpowiada. Więc przerabiam sobie pierwsze oczko reglanu i przerabiam drugie oczko reglanu. I teraz będę dodawała oczka na reglan i będę to robiła w co drugim okrążeniu. I za oczkiem, tutaj za z tyłu reglanu, tak, nie przed markerem, tylko za markerem dodaję oczka w taki sposób, że chwytam sobie tutaj za tą pionową nitkę, która nam łączy okrążenia, wbijam się w nią od przodu i przerabiam oczko przekręcone, teraz wbijam się tutaj od tyłu i przerabiam oczko prawe przekręcone. I teraz przerabiam wszystkie oczka na prawo do jednego oczka przed markerem. I jestem jedno oczko przed markerem, czyli przed moją tutaj linią reglanową. I teraz też muszę dobrać oczko i przed markerem dodaję w taki sposób, że wbijam się lewym drutem tutaj w tą pionową nitkę łączącą okrążenia od tyłu i przerabiam, wbijając się tutaj za lewą nóżkę oczka, tak, od spodu, przerabiam przekręcone oczko prawe i przerabiam dwa oczka reglanu i za markerem wbijam się w ten sposób w oczko od przodu i przerabiam oczko przekręcone prawe. I przerabiam wszystkie oczka na prawo do ostatniego oczka przed markerem. I jestem jedno oczko przed markerem i znowu muszę dodać oczko. I przed markerem, tak jak wcześniej, wbijam się w pionową nitkę łączącą okrążenia od tyłu i podbieram od spodu, chwytam za lewą nóżkę oczka. I przerabiam prawe oczko przekręcone. Przerabiam dwa oczka reglanu i za reglanem dodaję oczko przekręcone prawe, ale wbijam się w pionową nitkę od spodu i chwytam za nóżkę oczka od tyłu. Przerabiam oczko przekręcone. I przerabiam wszystkie oczka prawe do markera. Do jednego oczka przed markerem oczywiście i przed markerem znowu wbijam się od tyłu i przekręcone oczko prawe. I dwa oczka reglanu i tutaj znowu robię oczko prawe przekręcone, ale w drugą stronę, tak?
i wszystkie oczka do ostatniego oczka przed markerem. To będzie koniec okrążenia. Mam jedno oczko przed markerem i tutaj robię, wbijając się w pionową nitkę od tyłu i robię oczko przekręcone. I to jest mój koniec okrążenia. I w następnym okrążeniu nie dodaję oczek, przerabiam oczka wszystkie tak, jak schodzą z drutu, czyli w moim przypadku będą to wszystkie oczka prawe. Przerobiłam właśnie dwa oczka reglanu i oczko tutaj mam przed sobą dodane, które dodałam w poprzednim okrążeniu. Przerabiam je po prostu na prawo. I tutaj znowu mam przed sobą oczko dodane w poprzednim okrążeniu i przerabiam je na prawo i w ten sposób należy przerobić do końca okrążenia. I mam przerobione pierwsze dwa okrążenia i takie okrążenia, te dwa, które Wam tutaj pokazałam, należy przerabiać tak długo, aż dojdzie się do tego momentu, który odpowiada tutaj na wysokość naszych linii reglanowych. I ja sobie będę teraz to przerabiała na odpowiednią wysokość i jak już to zrobię, to wrócę do Was i powiem Wam, ile okrążeń zrobiłam i ile razy dodałam oczka. I ja już wszystkie swoje rzędy, swoje okrążenia przerobiłam i przerobiłam wszystkich okrążeń od momentu, jak zaczęłam dodawać oczka na linię reglanową, to przerobiłam 18 okrążeń. I łatwo to sobie policzyć, jeżeli dodawałyście oczka na linię reglanową w ten sposób, w jaki ja, to tutaj są takie poprzeczne niteczki z oczek przekręconych i one oznaczają, że w tym okrążeniu było dodawane oczka. I ja mam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. W sumie wszystkich okrążeń mam 18 i 18 okrążeniem jest okrążenie, w którym nie dodawałam oczek i wszystkie oczka przerabiałam na prawo. Moja linia tutaj reglanowa ma, zaraz zmierzę, ma niecałe 9 cm. I od tego momentu będę przerabiała ściegiem francuskim na linii ramion i na tyle, a na przodzie będę przerabiała oczka prawe, tak jak do tej pory. I będę robiła ściegiem francuskim przez 5 okrążeń. Ścieg francuski w okrążeniach robi się jedno okrążenie oczka prawe, jedno okrążenie oczka lewe. Ja zacznę od okrążenia z oczkami lewymi i od tego okrążenia już nie dodaję żadnych oczek na linię reglanową, więc zaczynam przerabiać, przełożyłam sobie już tutaj marker i zaczynam przerabiać oczkami lewymi i przerabiam oczkami lewymi, tak jak wcześniej powiedziałam, do ostatniego oczka na drugim ramieniu, tak, czyli tutaj do tego markera przerabiam oczkami lewymi, a oczka przodu przerabiam oczkami prawymi. I mam przerobione okrążenie, w którym na linii ramion i z tyłu robiłam oczka lewe, a z przodu robiłam oczka prawe i drugim okrążeniem będzie okrążenie, w którym będę robiła wszystkie oczka na prawo, czyli i na ramionach, i z tyłu, i z przodu. Wszystkie oczka w tym okrążeniu będę robiła na prawo i to jest moje drugie okrążenie ściegu tutaj francuskiego. Takich okrążeń muszę wykonać 5. Więc w pierwszym robiłam oczka lewe, w drugim oczka prawe, w trzecim będę robiła oczka lewe, w czwartym oczka prawe i piąte okrążenie, ostatnie okrążenie, będę robiła oczkami
lewymi. Oczywiście mówię o tych oczkach lewych na linii ramion i tyłu, tak? Bo z przodu wciąż robimy oczka prawe. Więc będę sobie teraz robiła tym ściegiem francuskim 5 przez 5 okrążeń i jak już te 5 okrążeń będę miała zrobione, to spotkam się z Wami znowu i powiem, co robić dalej. I mam przerobione wszystkie 5 okrążeń ściegiem francuskim, tak? Czyli mam, zobaczcie. Czyli mam tak. Ścieg francuski przerobiony na linii ramion tyłu i tutaj jest drugie ramię, a z przodu mam wszystkie oczka przerobione na prawo. I teraz w kolejnym okrążeniu będę zamykała oczka, właśnie te, w którym wykonywałam ścieg francuski, czyli na linii ramion i z tyłu. Więc zamykam oczka i robię to w taki sposób. Przerabiam pierwsze oczko na prawo, przerabiam drugie oczko na prawo i oba te oczka przekładam na lewy drut i przerabiam razem na prawo. I kolejne oczko, tym razem już jedno, przerabiam na prawo i oba oczka, które mam na prawym drucie, przerabiam razem na prawo. I znowu przerabiam oczko na prawo i oba oczka z prawego drutu przerabiam razem na prawo. I w ten sposób trzeba zamknąć wszystkie oczka na linii ramion i tyłu. Czyli zamykam oczka. Do tego momentu, aż dojdę do przodu, do oczek prawych, tak? Wszystkie oczka z tyłu do tego momentu zamykam. I mam już zamknięte wszystkie oczka, zobaczcie, tak? Na linii ramion i z tyłu. I teraz przechodzę do tego etapu, w którym będę pracowała rzędami powrotnymi, czyli na płasko na prawej i na lewej stronie i będę pracowała tylko na oczkach przodu. Więc tak jak sobie już tutaj zamknęłam oczka i mam ostatnie oczko jeszcze, które zamykałam na rękawie, to muszę jeszcze z oczek przodu przerobić jedno oczko i zamknąć je i przerobić je razem na prawo, żeby zgadzała mi się tutaj ilość oczek na przodzie, tak jak miałam na samym początku. Nie wiem, czy to zrozumiecie, co Wam teraz właśnie przed chwileczką powiedziałam, ale mam nadzieję, że jak weźmiecie druty do rąk i zaczniecie robić, to wtedy stanie się to wszystko jasne. I od tego momentu będę też tutaj ten przód zwężała, tak? Będę robiła go, będę odejmowała oczka i będę odejmowała oczka po jednym oczku na początku rzędu i na końcu rzędu. I będę to robiła w każdym prawym rzędzie. W lewym rzędzie, czyli na lewej stronie, będę przerabiała oczka tak jak schodzą z drutu, czyli na lewo, a na prawej stronie będę odejmowała oczko na początku i na końcu rzędu. I będę to robiła w taki sposób. Czyli to jest już moje oczko brzegowe. Przerabiam pierwsze oczko na prawo, drugie oczko na prawo, czyli w sumie trzecie i czwarte i piąte oczko będę redukowała. Czyli pierwsze oczko ściągam bez przerobienia, kolejne oczko przerabiam na prawo i to ściągnięte bez przerobienia przeciągam nad tym przerobionym na prawo. I przerabiam oczka prawe do ostatnich, do czterech oczek przed końcem robótki. Do trzech oczek przed końcem robótki. Przepraszam, do pięciu oczek przed końcem robótki. Źle Wam tutaj powiedziałam, bo przecież trzy oczka muszę mieć na końcu i dwa będę redukowała, tak? Czyli teraz mam tak, pięć oczek przed końcem robótki i teraz piąte z czwartym oczkiem będę redukowała i robię to po prostu przerabiając je razem na prawo, następnie przerabiam dwa oczka prawe i ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. Odwracam robótkę na lewą stronę i na lewej stronie, tak jak już Wam wcześniej mówiłam,
Przerabiam wszystkie oczka tak, jak mi schodzą z drutu, czyli pierwsze oczko ściągam bez przerobienia i wszystkie oczka przerabiam na lewo do ostatniego oczka. W sumie ostatnie oczko brzegowe też przerabiam na lewo, czyli do końca rzędu należy przerobić wszystkie oczka na lewo. I jestem na końcu rzędu lewego. Ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo, odwracam robótkę na prawą stronę i robię dokładnie to samo, co rząd wcześniej. Czyli jeszcze raz dla jasności, żeby wszystko było jasne. Pierwsze oczko ściągam bez przerobienia na lewo. Dwa oczka przerabiam na prawo i czwarte i piąte oczko przerabiam, redukuję, czyli pierwsze oczko ściągam bez przerobienia, następne przerabiam na prawo i to ściągnięte przekładam nad tym przerobionym na prawo. I przerabiam oczka prawe do pięciu oczek przed końcem rzędu. Czyli mam 3, 4, 5, jeszcze o jedno oczko przerabiam i te dwa oczka będę redukowała, przerabiając je razem na prawo, ale chcę, żeby one były pochylone w prawą stronę, tak? A tutaj mam teraz, jako że robię na płasko, więc mam inaczej ułożone oczka niż wtedy, jak miałam na okrągło, to muszę je po prostu przełożyć sobie w tą stronę, żeby było mi wygodniej je przerobić. I wbijając się tutaj od spodu, przerabiam je na prawo. Następnie dwa oczka przerabiam na prawo i ostatnie oczko brzegowe przerabiam na lewo. I teraz odwrócę sobie robótkę na lewą stronę i na lewej stronie będę przerabiała wszystkie oczka na lewo, oprócz oczywiście pierwszego oczka brzegowego, które zawsze ściągam bez przerobienia. I teraz znowu jestem na prawej stronie i na prawej stronie będę robiła dokładnie tak, jak przed chwileczką robiłam i od tego momentu należy przerabiać, znaczy od tego momentu, od momentu, jak już tutaj zaczęłyśmy odejmować oczka, tak, to należy powtarzać te dwa rzędy na prawej i na lewej stronie tak długo, aż tutaj zwęży się do, ja będę zwężała do tego momentu, aż na dole będę miała tyle samo oczek, co tutaj na górze przy rozpoczęciu robótki. Więc będę sobie teraz zamykała te oczka i jak już wszystkie będę miała zamknięte do tej ilości oczek, którą miałam tutaj na początku robótki, to znowu się z Wami spotkam i wtedy sobie wszystkie oczka zamkniemy i właściwie robótka będzie skończona. I mam już wszystkie rzędy przerobione. Na drutach mam 30 oczek, tak jak miałam tutaj na początku. Oczywiście nie jest to powiedziane, że musi być to ta sama liczba oczek. Ja sobie tak wymyśliłam i tak sobie do tego momentu odejmowałam oczka. I teraz można sobie jeszcze bardziej to tutaj w szpic zrobić. Można od razu sobie tutaj na tym etapie zakończyć ten otulacz. Ale ja tutaj przedłużyłam ten przód, żeby było wiadomo, jak trzeba sobie, żeby dziecko miało rozeznanie, że aha, dłuższa część zakładam ją sobie do przodu, żeby wiedział, nie miało problemu z nałożeniem. I teraz już jak sobie tutaj te wszystkie oczka przerobiłam, to tak samo jak tutaj przerobię jeszcze 5 rzędów ściegiem francuskim. Więc przerabiam ściegiem francuskim i teraz, no, że tutaj mam już przerobione ściegiem jerseyem, czyli oczkami prawymi, to musiałabym albo przerobić jeszcze ten rząd do końca i od następnego rzędu zaczynać robić już samymi oczkami prawymi, albo zacząć od tego rzędu i wykonywać ścieg francuski samymi oczkami lewymi. I jak mi będzie wygodniej, no powiem szczerze, że chyba przerobię ten rząd oczkami prawymi do końca i od następnego rzędu na lewej stronie będę już robiła ścieg francuski, czyli będę zamiast oczek lewych na lewej stronie będę robiła oczka prawe. I 5 takich rzędów ściegiem francuskim zrobię i wtedy spotkam się znowu z Wami i zamkniemy oczka. Więc przerobię sobie tutaj jeszcze do końca rzędu oczkami prawymi.
ostatnie oczko brzegowe na lewo i na lewej stronie nie będę robiła już oczek lewych, tylko będę wszystkie oczka robiła na prawo. I na prawej stronie też oczywiście oczkami prawymi, czyli 5 rzędów ściegiem francuskim i spotykam się znowu z Wami i zamykamy oczka. I mam przerobione już 5 rzędów i teraz przejdę do zamykania oczek i robię to w taki sam sposób, jak robiłam to tutaj na tym brzegu, czyli pierwsze oczko tutaj akurat mam, ściągam je, następne oczko przerabiam na prawo i te dwa oczka razem przerabiam na prawo. Następne oczko przerabiam na prawo i dwa oczka razem przerabiam na prawo. I znowu oczko na prawo i dwa razem na prawo. I w ten sposób muszę to zrobić do końca rzędu i to będzie koniec robótki. No i mam oczka zamknięte i cały otulacz już jest zrobiony, tak to wygląda. Teraz tylko zostanie mi pochować nitki, powszywać, uprać, żeby to nabrało ładniejszego kształtu i takiego oczka wszystkie się wyrównały. No i mam nadzieję, że będzie sprawdzał się i będzie przyjemnie grzał i z przyjemnością będzie noszony. Właściwie to w tym filmiku, co chciałam Wam pokazać, to już pokazałam i mam nadzieję, że zrobiłam to w przystępny i zrozumiały sposób. Tradycyjnie Was oczywiście zapraszam do tego, żebyście subskrybowały mój kanał i żebyście wciskały ten czerwony dzwoneczek, bo wtedy na bieżąco będziecie z kolejnymi moimi filmikami. Będzie mi bardzo miło, jeżeli zostawicie po sobie ślad w postaci komentarza i dacie lajka, bo to bardzo motywuje do dalszej pracy i do następnych filmików. Wszystkim tym, które zdecydowały się na zrobienie tego otulacza razem ze mną, według moich instrukcji, życzę przyjemnego dziergania. A wszystkim Wam dziękuję za oglądanie i za to, że mnie odwiedzacie. Na dzisiaj to wszystko. Do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnym filmiku. Pa, pa!